Zło tkwi w nas, a nie w substancji. I mi się wydaje, że to jest istotą rzeczy, że te rzeczy, które... Substancja może być wykorzystana do bardzo różnych celów. Amfetamina, ta sama, która ma w większości nie najlepsze rzeczy. W małych ilościach cudowne. To był Red Bull mojej młodości, prawda? Wszyscy brali przed egzaminami za amfetaminę. Lekarz zapisywał. Dlatego było absolutnie bezpieczne, niskie dawki. Mam znajomych speleologów, którzy twierdzili, że wyszli z opresji tylko dzięki temu, że mieli ze sobą benzydrynę, która mobilizowała ich do tego. I także, a więc znowu, to był traktowany jako lek, prawda? Tak samo morfina. Straszne skutki u uzależnionych od opioidów, ileż ona zniosła potwornego bólu nie do zniesienia, prawda? A więc to każdy lek, każda substancja ma złe i dobre strony. Cała historia pamiętam, byśmy nauczyli używać się ich w sposób rozsądny, a ważna jest rzecz, żeby w tym rozsądnym używaniu właśnie pomógł nam obowiązujący system prawny. Bo jest jeszcze jedna rzecz, o której może nie wspomnieliśmy, mianowicie jeżeli substancja ma potencjał uzależniający, to ona znacznie silniej uzależnia wtedy, jeżeli jest brana przez osoby czy przez zwierzęta zestresowane. Myśmy robili takie badania na szczurach. Szczur stresowany znacznie szybciej uzależnia się od kokainy, prawda? Wobec tego, jeżeli ja biorę lek uzależniający pod stresem, który wynika, że mnie na przykład złapią, prawda, wyrzucą z pracy co jakiego, ten lek znacznie silniej uzależnia, niż gdyby był brany normalnie. Dlatego ten XIX-wieczny sposób brania haszyszu, alkoholu, prawda, czy morfiny, ci optymiści, oni świetnie funkcjonowali w społeczeństwie.